Cześć, z tej strony Max z kanału Barbarossa i dzisiaj jesteśmy w Krakowie i ocenimy, myślę, że jeden z najbardziej popularnych barbershopów w Krakowie, a mianowicie Barber House. Myślę, że określenie barbershop jest za mało, ponieważ Barber House to jest cała społeczność barberów, która działa w Krakowie już trzeci rok i organizuje wiele różnych eventów. Dzisiaj sprawdzimy barbera Krzyśka, także zapraszamy. Krapa klasycznego, boki bym chciał od 0,0, okay. Od totalnego zera. 500. Tak, dokładnie, więc tam shaverem, czy tam, że nie wiem, czym wolisz. A brodę, nie wiem, co sądzisz o tym, żeby ją wycieniować odtąd. Wszystko zależy od tego, czy chcesz ten kolor zrobić, tak? Czy no. To będziemy tak robić, pierwszy raz położymy. Zetniemy sobie tą brodę, a okay. Później zobaczymy, jak ten fade zacznie tutaj wyglądać. Dobra, tak? Ewentualnie dobra. Jak będzie tam za jasne, to robimy jeszcze raz. Wiem, no to od zera kropa, a ze stylizacją to będziemy jeszcze gadać, bo dobra. Zobaczymy, jaki będzie humor na koniec. Dobrze, a powiedz mi, jak chcesz ściąć z tej. I szczerze, jak najmniej. Jak najmniej. No. Bardziej teksturę. Tak, dokładnie. Żeby było trochę tych włosów na głowie, okay. Żebym mógł się jakiejś dziewczynie pochwalić, że jeszcze mi zostało troszkę tych włosów. Bo z biegiem lat to coraz mniej na głowie, coraz więcej na plecach. To jest co chodzi. Krzysiu, powiedz mi, skąd w ogóle pochodzisz? Ja pochodzę z Nowego Targu. I tam się wychowałeś? Tak, tam się wychowałem. Cała rodzina. Cała rodzina, pół rodziny fryzjerów generalnie. Tak? Twoja mama też? Nie, mama nie, ale siostra. No tam zaczynałem praktykować generalnie od młodego, nie wiem czemu tak się działo. Już w podstawówce zacząłem tam szyć kolegów. Znajomych. W szkole. Wyjechałem do Stanów i po skończonej szkole. No i gdzieś tam rozłożył się znajomości, tak gdzieś tam rozjechał się po świecie. To do jakiego typu chodziłeś? To znaczy ja chodziłem do szkoły zawodowej o profilu fryzjerskim. No tak. To uważasz, że cię nauczyli tam czegoś? To znaczy no, w szkole nauczyli mnie podstaw gdzieś tam. Jeśli chodzi o włosy, o dole włosa, o to jak się tym zajmować, nie? No i oczywiście w salonie, tam gdzie pracowałem w Neski, w Nowym Targu, no to tam zdobyłem dobre podstawy. Wiadomo, na praktyce, jak się jest 3 lata, no to wiem. Ciężko? Nie, ciężko. Ja to lubiłem, i tak od początku gdzieś zostało. A powiedz mi, w Stanach ile byłeś lat? Mówiłeś, wspominałeś, że w Stanach pracowałeś, tak? Tak, w Stanach mieszkałem tam, pracowałem w zawodzie. No. Praktycznie cały czas. Nie jechałeś z zamysłem, żeby być fryzjerem? Nie, ja jechałem do Stanów z zamysłem, żeby iść na budowę. Okej. W Krakowie dość istotna jest właśnie część brzytwą czy nożem chińskim. Grzywka, która jest odpowiednio ścięta, to się nazywa strzyżeń na pióro. Żeby nadać teksturę i włos całkiem inaczej się później układa. Tak?
różnice największe między ludźmi w Stanach a w Polsce? To znaczy teraz już to się zmienia. Tam w Stanach klienci częściej chodzili do fryzjera. Tak? Tak, częściej chodzili. Był klient co dwa tygodnie, tak, po ciężarówki. Dla nich było istotne, żeby wyglądać świeżo. No wiadomo, dużo imprez, dużo wesel. Każdego gdzieś tam zaprasza, więc taki imprez byłby czasami, wiesz, każdy no, co najmniej ten w miesiącu. Ja pół życia grałem w hokeja. Hokeja? Tak. To pewnie Podhale Nowy Targ? Podhale Nowy Targ. To znaczy nie grałem w drużynie zawodowej, że tak powiem, nie? No grałem za dzieciaka, nie? No i tak samo w Stanach też grałem, pogrywałem sobie w hokeja i bardzo lubię. Śle włosy, myślę, że nie ciężko. Tak, bo jest się wysokolecone, bo tam trzeba też mieć porządny sprzęt. Czy widzowie wiedzą, ale Barber House organizuje co roku festiwal Barber Fest, który w tym roku odbył się w listopadzie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, w listopadzie. I co powiesz o tej imprezie? Podobała się? Czy byłeś w ogóle kiedykolwiek na podobnej imprezie? Tak, to byłem w jakiejś Silesii, ale nie na stricte barberskim imprezie, tylko w ogóle, nie? Na targach. Powiem okej. Okay. Brałeś udział w jakimś konkursie teraz w tym roku? Tak, brałem udział w konkursie Speed Freight, ale niestety, to znaczy stety, niestety. Wiadomo, fajne przeżycie, oczywiście trochę stresu, z drugiej strony jak się jest pewnych swoich umiejętności, no to nie jest znowu aż tak źle, nie? Z jednej strony, ale z drugiej strony no troszkę mi, że tak powiem, model nie siadł. Tak? Ale nie znałeś go wcześniej? To znaczy znałem go, bo to jest taki dobry kolega, tylko nie szczegółem go, nie? Sami sobie na przykład kontury wyznaczać? To znaczy wyznaczać nie, tylko po prostu się trzymać tego co... Zacinać, tak? Tak, tylko to co jest od kontura w dół, czyli niepotrzebne rzeczy, jak na przykład zarost, który nie wiadomo co z nim zrobić. Kontur i strzyżenie zostawić po prostu fachowcowi. By zmiękczyć zarost, czego powinniśmy używać? Olejku, balsamy do nowy. No okej, jak ktoś lubi sobie wystylizować, to jak najbardziej. A ty swoją stylizujesz? W sensie tak jakby ciągniesz ją w dół? Tak, ciągnę ją w dół, ale nie używam balsamu, używam olejek. Tak? I on gdzieś tam ten kształt cały brody mi nadaje. Ja polecam klientom stosowanie olejku, tak? Ale codziennie? No ja stosuję dwa razy dziennie jakoś dzień. Rano wieczorem, tak? Rano wieczorem. Bo ja się po prostu z olejkiem dobrze czuję, tak? Jak przeczesuję brodę sobie przez dzień, no to ona jest dla mnie okej, okay, tak? Moja ulubiona pomada do brody? Z pana Twala, lubię. Tak? Wszystkie rodzaje. Jakie znam te stare i nowe techniki, nie? Generalnie i mi jest lepiej, wygodniej, łatwiej, czasami szybciej, czasami nie? I czasami jest tak, że biorę seniora, a i tak poprawiam ostery, nie? Czasami jest znowu, biorę ostera i kurde poprawiam seniorę, bo jednak nie trafiłem z dobrym sprzętem. Malutki prezent od naszej, że tak powiem, działalności. No i co mogę więcej powiedzieć? Barber House to zdecydowanie miejsce, które trzeba w Krakowie odwiedzić, a szczególnie Krzyśka. I myślę, że powinno to się znaleźć w waszym kalendarzu na 2021 rok. Jeszcze raz dziękuję z całego serca. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję.